Na Luk na Kulturę zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Michał Joniec jest muzykiem. Nietypowym, bo jego instrumentarium to metalowe rury, bęben od pralki czy junkers, czyli po prostu złom. Gra w zespole Kakofonikt, oprócz tego realizuje osobne projekty jako Hun. Ja jestem jakby czysto akustyczny, gdzieś tam pierwotnie zawsze byłem jakby gdzieś tam się wodzę z jakby, nie wiem jak to powiedzieć, z sekcji bębniarskiej. Zawsze byłem bębniarzem. W Kakofonikcie, przy początkach Kakofoniktu, te początki wyglądały jakby tak, że my po prostu wynajęliśmy sobie w Poznaniu salkę, to już gdzieś tam ponad 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy grać po prostu z grupą znajomych w czasach studenckich. I tam do tej salki po prostu każdy przynosił, co akurat miał pod ręką. Robiliśmy tam spotkania po prostu po to, żeby powydobywać sobie dźwięki, nie mając na to jakby żadnego w ogóle pomysłu pierwotnie. No, zupełnie nie chodziło nam o to, żeby grać jakiś określony, w jakimś określonym stylu muzycznym. Nie chcieliśmy grać rocka, nie chcieliśmy grać hip-hopu, ani reggae, ani jazzu. Chcieliśmy sobie powydobywać dźwięki i miał to wszystko mieć taki odcień jakby psychodeliczny. No i to takie może niezbyt mądre założenie na pewno nie generowało jakichś kompozycji z naszej strony, natomiast stwarzało taką atmosferę bardzo mocno eksperymentalną. Pojawiały się kolejne jakby instrumenty, ale też po prostu jakieś przyrządy, z których w różnoroki sposób można było wydobywać dźwięki. Po prostu z nich tworzyły się najpierw przypadkowo, ale jakby coraz bardziej w miarę czasu postępującego jednak było to coraz bardziej jakby świadome tworzenie tkanek dźwiękowych. Ja pierwotnie przyłaziłem tam z dżambę, bo ja zawsze gdzieś tam pukałem sobie w bębny afrykańskie. I po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby w ramach tego, co się generuje też ze strony innych jakby grających, że ta dżamba nie wystarcza mi do tego, żeby jakby sprostać temu, co się dzieje jakby dookoła. Więc zacząłem sobie szukać czegoś innego do wydobywania dźwięków. A że pod ręką akurat gdzieś tam w tej salce, czy po prostu gdzieś dookoła leżała kupa jakiegoś porzuconego żelastwa, więc zacząłem sobie zbierać to żelastwo i w nie pukać. No i się okazało, że to się fajnie sprawdza, gdzieś tam nasz jakby stopniowo ten idiom, przynajmniej w początkach działalności, szedł mocno w kierunku takiej industrialnej muzyki. I się okazało, że to że po prostu złom jakby fajnie z tym wszystkim współbrzmi, co się dzieje. Stopniowo jakby to żelastwo stało się taką moją zupełnie prywatną, trochę obsesją. Dla mnie to całe żelastwo, to całe moje prywatne złomowisko, to jest jakby taką osobną rzeczywistością. Na początku jakby to wszystko pełniło funkcje stricte rytmiczne, tak jak powiedzmy takie zespoły jak Einstürzy, Dino Bauten, industrialna kapela, która po prostu wykorzystywała jakieś metalowe odpadki, złom, po prostu zamiast perkusji. I ja się czymś takim gdzieś tam w pewnym momencie inspirowałem. Ale gdzieś tam w przeciągu tych 10 lat stwierdziłem, że jakby możliwości brzmieniowe po prostu zwykłych przedmiotów codziennego użytku czy jakichś odpadków budowlanych, możliwości dźwiękowe tego są naprawdę praktycznie nieograniczone i zacząłem to traktować nie jako poszczególne przedmioty, na których można wystukiwać rytm, tylko po prostu całe te moje, nie wiem, obecnie 20 kilka kilo złomu, jakby traktować jako taki rodzaj
nawet nie nazwą tego instrumentem, tylko rodzaj takiej konstrukcji przestrzennej, którą ja w bardzo dosłownym sensie jakby wchodzę i zaczynam się jakby po niej poruszać i jakby dźwięki, to trochę taki efekt uboczny tego mojego ruchu. Ja to widzę rodzaj takiej prowizorycznej klatki, w której się poruszam. I to też jakby takie podejście zaczęło wpływać na to, jak w ogóle traktuję swoje jakby poruszanie się po tym, powiedzmy, wieloczłonowym instrumentarium. Zacząłem odchodzić stopniowo od takich funkcji rytmicznych w kierunku jakichś takich poszukiwań barw dźwiękowych, faktur, jakiejś takiej dynamiki, która nie opiera się na punktowym wystukiwaniu rytmów, ale w dużym stopniu na jakichś szumach, pocieraniach, rodzaju szmerach. I to jest jakby ten mój, jakby obecnie nie gram na niczym innym. Odeszłam praktycznie od bębnów i po prostu zbieram sobie złom. Traktuję to jako pewną rzeczywistość dźwiękową, do której, w którą jakby mogę wejść i zupełnie się w tym zanurzyć. I mogę się w niej poruszać, jakby to dla mnie mocno związane jakby fizycznym poruszaniem się w przestrzeni. Czym jest Dream Machine? To nasze Dream Machine. To są po prostu długie koncerty przeznaczone do spania. Można to nazwać jakby cyklem, bo tych koncertów zrobiliśmy już do tej pory 4 czy 5. Długi ostatni koncert na przykład, który robiliśmy na przesilenie letnie, ostatnio w Poznaniu, trwał 8 godzin. Zaczynał się o północy, kończył się o 8 rano. No i po prostu można było przyjść i w ramach jakby biletu na koncert już sobie spać przy dźwiękach, które generowaliśmy. Byłaby cała przestrzeń zaaranżowana, to znaczy mnóstwo poduszek, leżaków, koców, żeby być dogodniej. No i to też z oprawą wizualną jest związane. Tutaj może w jakiś sposób można wrócić do tego Dream Machine, jako urządzenia wymyślonego przez Borowca i Jeffina. To jest taka konstrukcja jakby obracającego się lampionu. Ma w środku lampę i czy tam w ogóle jakiekolwiek źródło światła. A sam lampion jest jakby ma formę jakby wycinanki, bo wycinamy konkretne wzory. Kiedy się do tego zbliżysz z zamkniętymi oczami, wywołuje ci to po prostu takie powidoki pod powiekami. No i Boros z Justinem twierdzili, że to wpływa na zmianę świadomości. No ale jednocześnie jakby nie odcina się. Mimo że ma się zamknięte oczy, to cały czas jakby to światło w jakiś sposób, w formie jakichś takich właśnie powidoków, dociera do człowieka. Jeśli są to jakby po prostu takie mocne punkty świetlne, które schodzą się z zewnątrz. Natomiast muzyka, muzyka jest, na pewno nie ma nic wspólnego z jakimś takim chilloutowym ambientem, z muzyką relaksacyjną, ani nic takiego. To jakby na wstępie odrzuciliśmy taki idiom, czegoś, co może się kojarzyć z muzyką do snu, czyli kurczę szemrzące strumyki, czy coś takiego. Ale mimo to, no jest to na pewno, staramy się, żeby to nie była jakby agresywna, inwazyjna muzyka. Robię też sporo jakby pobocznych projektów. Gram solo, coraz więcej od pewnego czasu. Albo w jakichś takich różnych, mniej lub bardziej efemerycznych projektach. W jakichś duetach, na przykład z Hubertem Winczykiem, czyli członkiem Kakofoniktu. Czy tam z takimi postaciami jak Jeff Gburek, czy Maciej Maciągowski. Zacząłem też od niedawna próbować łączyć jakby koncerty z grą ruchową tancerzy, improwizatorów tanecznych. Robiłem taki projekt z Januszem Stolarskim, między innymi z Teatru 8 Dnia i
z jego synem, gdzie oni po prostu byli tancerzami, opracowaliśmy sobie jakąś tam historię, na podstawie której oni jakby ruchowo improwizowali. I to była interakcja jakby z dźwiękami wydobywanymi przeze mnie. Jeśli chcesz posłuchać Jońca solo w duetach i z zespołem Kakofonikt, linki znajdziesz na naszym kanale na YouTubie pod tym odcinkiem.